Poniedziałek, 1 lutego, Radosław Sujecki. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash, w którym powiemy o schronisku w Bolkowie. Powiat jaworski, w tym również Bolków, myślę, że bardzo na tym skorzysta. Kolędowaniu studentów. Żeby tradycja nie zanikła, to z przyjemnością lubimy śpiewać. O statkach w klubie seniora. To jest właśnie rehabilitacja każdej części ciała. A na zakończenie powiemy o balu TPD. Co roku około 90 osób wyjeżdża na nasze kolonie. Niespełna 600 tysięcy złotych kosztował remont piętra internatu Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie oraz przygotowanie do prowadzenia w nim schroniska młodzieżowego. Obiekt od dzisiaj, to znaczy od 1 lutego, jest dostępny dla turystów. 26 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie szkolnego schroniska młodzieżowego, które znajduje się w wyremontowanych pomieszczeniach internatu przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie. Dzięki funkcjonowaniu tego schroniska będziemy mogli pozyskiwać dochody, ponieważ będzie udostępniane dla młodzieży w ramach zielonych szkół, obozów harcerskich, ale też każdy przygodny turysta, który będzie zwiedzał nasz powiat i jego okolice, będzie mógł tutaj przenocować, jeżeli tylko będą wolne miejsca. Od początku lutego misją schroniska staje się upowszechnienie turystyki i zapewnienie odwiedzającym możliwości obcowania z dorobkiem dziedzictwa kulturowego powiatu jaworskiego poprzez wygodną, bezpieczną i tanią bazę noclegową. Ja jestem wrocławianinem, ale Bolków kojarzy nam się również z turystyką. To jest bardzo ważne miejsce na mapie Dolnego Śląska i to ta dzisiejsza inwestycja, która została dziś otwarta, no to jest taki znak tego, że faktycznie Bolków i powiat jaworski w tym kierunku chce się rozwijać i bardzo dobrze. No, myślę, że przyszłość powiatu jaworskiego to turystyka, ale również transport. Ja myślę, że niedługo rozpocznie się budowa ważnego odcinka drogi międzynarodowej S3 i powiat jaworski, w tym również Bolków, myślę, że bardzo na tym skorzysta. Do użytku oddano ostatnie piętro internatu. Prace, które przeprowadzono, polegały m.in. na przełożeniu dachu, odnowieniu elewacji, a także na remoncie i wyposażeniu pokoi. Łączna kwota inwestycji wyniosła ponad 594 tysiące złotych, a pozyskane dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji to kwota rzędu 475 tysięcy złotych. Jest to inwestycja, która została zrealizowana dzięki pozyskanym środkom przez powiat jaworski z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz udział własny powiatu jaworskiego. Do tej pory ten budynek służył głównie jako internat Zespołu Szkół Agrobiznesu, natomiast dzisiaj oficjalnie otworzyliśmy szkolne schronisko młodzieżowe, które będzie mogło już przyjmować ewentualnych turystów, młodzież, która będzie chciała skorzystać z warunków, które żeśmy tutaj przygotowali. Studenci Uniwersytetu III wieku spotkali się w restauracji Ratuszowy Spisz, aby wspólnie kolędować z muzykami pianino i skrzypce. Ten obrzęd ludowy, praktykowany był przede wszystkim w kulturach rolniczych i pasterskich przez Słowian i Rumunów, polegał na odwiedzaniu gospodarstw z życzeniami pomyślności w nowym roku przez kolędników. Dzisiaj mamy kolędowanie, innymi słowy tradycja, która istnieje w Polsce, chcemy ją dalej kontynuować, bo ona zanika. Może nie w takim wydaniu, jak powinna być od domu do domu, ale również przekazujemy życzenia do instytucji, do osób prywatnych i przesyłamy im również kolędy, ponieważ już nasz wiek nie pozwala, żebyśmy się przebierali, chodzili i śpiewali pod oknem, dlatego taką formę żeśmy wybrali. Ale żeby tradycja nie zanikła, to z przyjemnością lubimy śpiewać. Zanikającą formą w dzisiejszych czasach jest też pisanie listów. A to kolejna tradycja, którą podtrzymują studenci trzeciego wieku.
My robimy kartki na malarstwie, panie malują kartki i wtedy piszemy życzenia i roznosimy te życzenia. W niektórym instytucjom dołączałyśmy bombki malowane na malarstwie, a więc staramy się, żeby o nas instytucje nie zapominały, chociaż tak się dzieje, że jesteśmy 6. rok, a niektórzy nie wiedzą, że my w ogóle funkcjonujemy, a zresztą tutaj widać dzisiaj na sali, że jest nas 75 osób. Przy kolędowaniu nie mogło zabraknąć życzeń dla władz miasta i osób współpracujących i wspierających Uniwersytet Trzeciego Wieku. Życzenia noworoczne. Nie zatrzymamy czasu, który nie pytając nikogo o zgodę, do przodu bezpowrotnie mknie i co 12 miesięcy nowym rokiem się zwie. Niech wszystkie wasze smutki i niepowodzenia nowy rok 2016 w radość i szczęście pozamienia. Odbyła się również loteria fantowa. Na zwycięzców czekały nagrody, między innymi w postaci słodkich upominków. Tutaj jest tak, że no, to jest jakaś niespodzianka. My zawsze czekamy, żeby coś miłego nas spotkało. Że nie tylko tu usiądziemy, ale jeszcze jakaś niespodzianka. A ponieważ to nie jest dla wszystkich, więc niespodzianka jest tym większa, że co któryś los losuje i wtedy wszyscy się cieszą. Chociaż jeżeli ktoś wylosuje mleczko, no to cały stół poczęstuje. Ale on to wylosował, tak? Także no, staramy się, żeby tych niespodzianek było więcej, żeby się ci ludzie radowali. Rok 2015 był rokiem niekorzystnym, ponieważ wielu członków ze względu na stan zdrowia nie mogło uczestniczyć w zajęciach i spotkaniach. I to jest bardzo przykre, dlatego że zapisuje się dosyć dużo, a ze względu na stan zdrowia, na odejście do niebios i na ciężkie choroby, co roku ileś osób musi rezygnować, a ten rok jest wyjątkowo, bo kilka osób ze względu na ciężkie choroby przestało być z nami, bo są na leczeniu. Niemniej jednak my mamy kontakt z tymi osobami, staramy się ich wspierać, ale ten rok jest wyjątkowo niekorzystny dla naszego zdrowia. To już jest siła wyższa. Klub Seniora jak co roku spotkał się w swoim gronie na balu ostatkowym, który odbył się w minioną sobotę. Zabawa karnawałowa to już tradycja. Atmosfera jak zwykle była miła, a gościom dopisywał humor. Dzisiejszy wieczór to tak tradycyjnie, tak jak zawsze. Miło, wesoło, dużo gości, co nas cieszy właśnie, uczestników. No i czekamy, żeby wszystkie zabawy takie były, jak właśnie ta zabawa karnawałowa. Seniorzy mimo wieku lubią się bawić i potrafią miło spędzać czas. Organizują wiele spotkań, zabaw i wycieczek. Seniorzy się bardzo lubią bawić i potrafią się bawić. Jest pełna kultura właśnie. No a przede wszystkim jest to, że te osoby, które tu przychodzą, one nie wiedzą, co to choroba. W zdrowym ciele zdrowy duch. Taniec to nie tylko zabawa, ale także doskonała forma rehabilitacji ruchowej. To jest właśnie rehabilitacja każdej części ciała, łącznie i z sercem też. Karnawał dobiega końca, więc już niedługo kolejne spotkanie w klubie seniora. Musimy się spieszyć, bo taki karnawał jest króciuteńki, 10 lutego, więc jeszcze jest w klubie seniora tak zwany tłusty czwartek, połączony z dniem dziadka i babci. I myślę, że też tańce muszą być, bo inaczej by nie mogła się impreza odbyć. No i tradycyjny śledzik 9 właśnie przed Środą Popielcową. To są właśnie te jeszcze imprezy, które nas czekają właśnie. Tłusty czwartek i śledzik. Po raz 15 w Kamiennej Górze odbył się bal Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Według nieoficjalnych informacji w tym roku zebrano ponad 7 tysięcy złotych. Kamiennogórskie bale Towarzystwa Przyjaciół Dzieci to już tradycja. W tym roku impreza odbyła się po raz 15. Głównym celem organizacji balu jest zbiórka pieniędzy, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie letnich kolonii dla dzieci z rodzin najuboższych. Co roku około 90 osób wyjeżdża na nasze kolonie. Czego z naszego tutaj akurat balu zebranego jest? No mniej więcej zależy od kwoty, którą zbierzemy. Zebraliśmy w tamtym roku ponad 5 tysięcy było i pojechało ponad 5 dzieci. Także w tym roku miejmy nadzieję, że więcej. Pieniądze na letni wypoczynek dzieci pochodzą głównie z licytacji podarowanych przedmiotów przez osoby prywatne i instytucje. Mamy w tym roku bardzo fajne vouchery.
na przykład płytę podpisaną przez Zbyszka Wodeckiego, przez Anię Wyszkoni specjalnie dla nas na bal 15, bo to jest już jubileuszowy 15 bal. Mamy pełną obsługę klimatyzacji, kolacja dla dwojga w restauracji ratuszowa, voucher na zabiegi kosmetyczne na włosy, solarium, karnet do solarium, no i piękne obrazy i wiele prac przez artystów, przez pana Kozłowskiego, bardzo znanego artystę kamiennogórskiego. Państwo Tułaczykowie nam dali obrazy, państwo Żukowscy, no i dzieciaki, pracy. Nie wiem, czy to będzie reklama, ale Dofama zafundowała jak co roku wspaniały dzień. Państwo tutaj, którzy w kamieniarstwie się trudnią, takie rzeźby z piaskowca, tak. Państwo Czyżowie, wóz drabiniasty, no fantastyczne gadżety. Impreza trwała do białego rana. Kolejny 16 bal TPD już za rok. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flash. Do widzenia.